To miał być dzień jak każdy inny w pracy 55-letniego kierowcy miejskiej komunikacji. Mężczyzna dojechał na przystanek końcowy w Oborze, by zaraz potem udać się na przerwę. Jednak nie wszyscy pasażerowie opuścili autobus. Na siedzeniu spał 19-letni mężczyzna. Został obudzony przez kierowcę, który poprosił go, aby wysiadł z autobusu. 19-latek udał się w kierunku nekropolii, po chwili jednak wrócił, zaczął dobijać się do autobusu, siłowo otworzył drzwi, kopiąc je również wybił szybę, a następnie swoją złość wyładował na 55-latku, kopiąc go i bijąc rękoma. Kiedy na przystanek przyjechał kolejny autobus, 19-latek ruszył w jego stronę. Zażądał od kierowcy, by zawiózł go do Lubina. Gdy 65-latek odmówił, młody mężczyzna groził, że go pobije, a następnie uciekł. Na miejsce wezwano policję. W trakcie dojazdu na miejsce interwencji zauważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany. Okazał się 19-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego. Był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że ma w swoim organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. 19-latek tłumaczył policjantom, że zbyt długo czekał na odjazd autobusu. Okazało się, że pomimo młodego wieku jest on dobrze znany lubińskim mundurowym. Na swoim koncie ma liczne przestępstwa. Za zniszczenie autobusu i pobicie kierowcy grozi mu 5 lat więzienia. Straty, jakie spowodował na szkodę PKS Lubin, to około 15 tysięcy złotych. Prezes lubińskiego PKS-u Kazimierz Dziółkowski w rozmowie z nami przyznał, że to nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do ataku na kierowcę. Trasa Lubin-Obora-Zacisze-Cmentarz staje się coraz bardziej niebezpieczna. Prezes Ziółkowski jest umówiony na spotkanie z komendant policji, by omówić kwestie bezpieczeństwa kierowców. Zaatakowany 55-latek kilka dni spędził w szpitalu. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim i powoli wraca do zdrowia. Początkowo istniało zagrożenie, że straci wzrok w jednym oku. Na szczęście wszystko już się unormowało.